Witaj, z tej strony Monika Burzykowska. Zapraszam Ciebie do wysłuchania ósmej części, ósmego odcinka mojego odczytu książki pod tytułem Rosyjski kochanek autorstwa Marii Nurowskiej. Mam nadzieję, że poprzednie odcinki przypadły Ci do gustu i że wybaczasz mi oczywiście wszelkie braki profesjonalizmu. Tymczasem dziękuję Tobie i dziękuję każdemu, kto rozpowszechnia te nagrania, za dobre słowo, za wspieranie mnie w tym działaniu, za dawanie mi znaku, informacji, że lubisz tego słuchać. Ja przyznaję, że bardzo lubię nagrywać i bardzo lubię czytać i bardzo lubię tworzyć przestrzeń dźwiękową, więc jeżeli to, co ja lubię, jest wspólne z tym, co Ty lubisz, to dla mnie jest to taka forma spotkania i zawsze, kiedy piszesz mi dobre słowo, to niewątpliwie ma dla mnie ogromną wartość, bo to oznacza, że jest to faktycznie relacja pomiędzy nami, a nie pusty tylko komunikat biegnący od nadawcy. Także bardzo dziękuję Ci za każde dobre słowo, a teraz przejdę już do odczytu kolejnej części tej książki. Więc jeszcze raz, Rosyjski kochanek, Maria Nurowska, czyta Monika Burzykowska. Majorka. To chyba naprawdę beztroski okres w moim życiu. Jedyny. I z pewnością ostatni. Co prawda złe stało za drzwiami, to, co się kryło w moim brzuchu, to, co było na złej drodze, jak powiedział profesor Mujal, i nasze rozstanie. Ale na razie były wakacje. Pomysł wycieczki do Waldemosy powstał zaraz po naszym przyjeździe. Jak już gościmy u siebie Polkę, grzmiał wuj Aleksandra, to grzech by było nie zawieść jej w miejsca, po których stąpał jej wielki rodak. Przypadkiem usłyszałam jego rozmowę z Aleksandrem. Okienko od łazienki wychodziło na ogród, a oni siedzieli na leżakach. To, że jest od ciebie starsza, to nie taka znowu przeszkoda, ale to Polka. A między Polakami i Rosjanami nigdy nie będzie zgody. Ten naród zawsze nas kąsał, jak wściekły zwierz. Pamiętasz zamach na Konstantego? Aleksander roześmiał się. Wuju, jest koniec XX wieku, a nie XVIII czy nawet XIX. Niech wuj o tym nie zapomina. Ale geny zawsze te same. Wyruszyliśmy wczesnym rankiem. Aleksander siedział obok pana Dymitra, a ja z tyłu. Wyglądałam przez okno. Piękno tej wyspy było nieopisane, chociaż Aleksander uważał, że roślinność jest nieco monotonna i niezbyt bujna. W oczy rzuca się przede wszystkim ruda ziemia, a palmy, kaktusy nadnaturalnych rozmiarów, a nieznane mi krzewy obsypane kwiatami. Miałam świeżo w pamięci opowieść Wierzyńskiego o Chopinie. Znalazłam ją u jednego z bukinistów, przetłumaczoną na francuski. Kupiłam książkę jako polonika, a potem, kiedy spędzałam bezczynnie czas na tarasie u Rostowów, poprosiłam Aleksandra, aby mi ją przywiózł. Czy mogłam przypuszczać, że posłuży mi za przewodnik po tej wyspie, jak Chopin i Georges Sand widzieli Waldemosę. W tym dziwnym pustkowiu najdziwniejsza wydawała się ogromna budowla, jakby strącona z nieba, opasana murem i wsparta o taras nad urwiskiem. Rozsiadła się tu pustelnia kartuzów. Gdy przybysze przekroczyli jej bramę, weszli w świat samotności i opuszczenia. Zabudowania
Wieże i krużganki tonęły w niezmączconej ciszy i tylko kroki idących odbijały się głośnym echem śród murów. Teraz, wsparty nad urwiskiem, mury i krużganki zgoda. Ale cisza. Było tu mnóstwo ludzi, którzy gadali głośno, śmiali się, fotografując wszystko, co się da. Co krok napotykaliśmy się na stragany z pamiątkami, miniatury fortepianów z naklejoną główką Chopina, ale sama główka towarzyszka anielsko piękna. Nawet nos zgubił charakterystyczny garbek. Jakie to jarmarczne, myślałam z niesmakiem. Duże wrażenie zrobił na mnie widok maski pośmiertnej Fryderyka w gablocie. Boleśnie ściągnięte rysy, powieki przykrywające oczy. Zupełnie jakby opadły przed chwilą, jakby udało się zatrzymać moment rozstawania się ze światem. Potem czytałam jego listy. To były dziwne uczucie. Stałam oto w celi, która przeszło 100 lat temu służyła mu za schronienie i czytałam. Cela ma formę trumny wysokiej. W pewnej chwili dotarło do mnie, że dookoła jest cisza. Rozejrzałam się. Nie było przy mnie Aleksandra, nie było też nikogo innego. Znalazłam się w długim korytarzu o niskim sklepieniu. Było tu pełno drzwi. Zaglądałam po kolei do cel, ani żywego ducha. Moje kroki niosły się głośnym echem pośród grubych murów. Nie umiałam trafić do wyjścia. Zapędziłam się w ciemny korytarz, bo wydawało mi się, że tędy wchodziliśmy do klasztoru, ale kończył się ślepą ścianą. Nawiedziło mnie uczucie, że już nigdy stąd nie wyjdę. Nie rozumiałam, co się stało. Niemal przed chwilą było tu tłoczno, więc gdzie się podzieli ci wszyscy ludzie? Nie mogli po prostu tak zniknąć. Gdzie był Aleksander? Przez niską furtę, tak niską, że przechodząc przez nią musiałam pochylić głowę, wydostałam się na wewnętrzny dziedziniec klasztorny. Ale wszystkie przejścia były pozamykane. Powróciłam więc tą samą drogą do środka. I znowu echo niosło odgłos moich kroków. Odnalazłam celę, w której mieszkał kiedyś Fryderyk i w której się zgubiłam. On był chory. Krew rozdzieliła go z kochanką. Sand musiała się przestraszyć. Nie chciała już go wpuścić do swojego łóżka. Ja miałam więcej szczęścia. Usłyszałam czyjeś kroki i nagle zimny pot wystąpił mi na czoło. Byłam niemal pewna, że to któryś z nich. On albo ona. Prędzej on. Byłam przecież w jego celi. Ale to była kustosz muzeum. Mulatka. Bardzo się zdziwiła na mój widok. Co pani tu robi? Spytała. Nie mogłam wyjść. Wszystkie drzwi były pozamykane. Bo była przerwa. Między 12 a 2 muzeum jest zamknięte dla zwiedzających. Na zewnątrz zobaczyłam Aleksandra, był bardzo zaniepokojony. Szukam cię od 2 godzin. Gdzie byłaś? Przez pomyłkę zamknięto mnie z duchami, pomyślałam. Na Majorkę zjechała amerykańska wnuczka pana Dymitra, Mary, a właściwie Masza, bo tak ją tu nazywano. Była duża, dorodna, typ tenisistki. I okazało się, że istotnie grywa w tenisa, prawie nie rozstaje się z rakietą. Miała donośny głos, a ponieważ dużo mówiła i śmiała się, słychać ją było w całym domu. Jej namiętność do kortów tenisowych okazała się wybawieniem. Znikała bowiem na długie godziny. Chociaż właściwie ją lubiłam. Jak przystało na Amerykankę i kobietę wyzwoloną, Mary Masha, niczemu się nie dziwiła. Związek Aleksandra ze mną przyjęła jako coś najnormalniejszego w świecie. Ona była sama i nie zamierzała tego zmieniać. Kochanek, tak,
powiedziała. Mąż nigdy. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym zamieszkać z mężczyzną z kimkolwiek, dodała. Najlepiej czuję się sama ze sobą. Do czasu, pomyślałam, gdy już się niczego nie da nadrobić. Ja być może nadrobiłam miłość, ale coś minęło bezpowrotnie. Jedna z nich to długie wspólne życie z mężczyzną. Nie ma nikogo, kto by mnie pamiętał z młodości, nikogo bliskiego, nie mam świadka swojego życia, a więc nie jest ono uwierzytelnione. Samotność to nie wybór, jak mi się dotąd wydawało. Samotność to grzech. Myślałam o tym, idąc brzegiem morza. Oni wszyscy zasiedli do kart na tarasie. Mnie to nudziło. Wszyscy, to znaczy pan Dymitr, Aleksander, Mary Masha i George Muski, który wpadał tutaj na kilka dni. Rano, gdy tak siedział na leżaku z przymkniętymi oczami, przyglądałam mu się ukradkiem. On już stracił kogoś, kogo kochał naprawdę. Jak sobie z tym radził? Jak ja sobie poradzę? Jak sobie poradzę z wiedzą o sobie samej, której brakowało mi przez tyle lat? Już jako młoda dziewczyna dokonałam wyboru. Być może wydawało mi się, że w ten sposób zabezpieczam się przed przemijaniem, starością. Starość dotyczyła jedynie materii, a materia to było coś, co wyobrażałam sobie mnie nie dotyczy. Do pierwszej konfrontacji doszło na paryskim lotnisku. Kobieta w szybie wahadłowych drzwi. Chyba wtedy dotarło do mnie naprawdę, że ja także podlegam upływowi czasu. Czy to ta wiedza właśnie pchnęła mnie w ramiona Aleksandra? Czy dlatego zgodziłam się na grę, którą nazywa się miłością? Nie ma mowy o byciu sobą. Gracze starają się pokazać z najlepszej strony, ukrywając swoje słabości. Stąd moja konsternacja wtedy, i żal, i wściekłość na własne ciało, że nie stosuje się do ustalonych zasad. A skoro tak, powinno zostać ukarane. Nie myślałam o tym, iż to, czego doświadczało bólu, niewygód, było już dostateczną karą. Uważałam, że to ono mnie karze, eliminuje jako gracza, obniża moją wartość w oczach przeciwnika. Tak właśnie wtedy myślałam, że mężczyzna obok mnie jest moim przeciwnikiem. Czy chcieliśmy tego oboje, czy nie, wrogiem numer jeden była jego młodość. Chciałam ją obłaskawić, przeciągnąć na swoją stronę. Jesteś dla mnie taki dobry, powiedziałam głosem grzecznej dziewczynki, bo wcześniej, kiedy wyruszyliśmy z Reu, mówiłam różne inne rzeczy przeciwko niemu, przeciwko naszej miłości. Dotknął mojej głowy. Ja cię po prostu kocham. Usłyszałam, ale to było jak hasło, którego nie potrafiłam zrozumieć. Co innego, kiedy wykąpana i pachnąca wsuwałam się pod kołdrę obok młodego mężczyzny, sama też udając młodość. Wtedy mówienie o miłości miało swój sens. Ale wobec tak oczywistej katastrofy, kiedy moje ciało było bezwładne jak worek kartofli, kiedy cuchnęłam szpitalem, takie wezwanie brzmiało jak nietakt. Minęłam furtkę i zobaczyłam ich na oświetlonym lampionami tarasie. Nie grali już w karty. Na karcianym stole stała teraz taca, a na niej karafka z nalewką. Aleksander siedział tyłem do mnie w plecionym fotelu. Widziałam jego szerokie plecy, na które nierówno opadały kosmyki jasnych włosów. Słysząc kroki, odwrócił głowę, wyraz jego twarzy zmienił się. Lekko zmrużył oczy. W taki sposób patrzy się pod słońce. Ale ja tym słońcem nie byłam, nie mogłam być. On ulegał złudzeniu, ulegaliśmy mu oboje. Wiedziałam to lepiej niż kiedykolwiek wchodząc na stopnie tarasu. A mimo to uśmiechnęłam się, jakby nigdy nic. Mogłoby się wydawać, że jesteśmy w Rosji, powiedziałam wesoło. Nad zatoką dogonił mnie głos tenora,
Który wiecie, co śpiewał? Oci ciorne je, odpowiedzieli niemal zgodnym chórem. Okazało się, że na samym szczycie góry miał swoją willę śpiewak operowy pochodzenia rosyjskiego, czy raczej miała ją jego amerykańska protektorka i kochanka, dla której wieczorami śpiewał ów słynny romans. Na Majorce najbardziej lubi się Niemców, powiedział pan Dymitr. Dzień urodzin Hitlera to tutaj święto narodowe. Więc może miała rację George Sand, że z taką niechęcią pisała o tubylcach. Co prawda, otaczał ich tu kordon nienawiści. Miejscowi obawiali się choroby Chopina. Pluł krwią, był więc dla nich zapowietrzony. Skąd taka miłość do Hitlera na wyspie? Spytałam Aleksandra, gdy już leżeliśmy w łóżku. No, uważają go za wyzwoliciela. Zanim faszyści zwyciężyli, komunardzi mordowali kogo popadło, anarchistów, filatelistów, każdego, kto nie był ich. Leżałam z policzkiem przytulonym do jego piersi. Słyszałam bicie jego serca. Silne, równomierne uderzenia. I moje serce przestawało bić trwożliwie. Uspokajało się. To był taki urlop od samotności. Zupełnie jakby czytając w moich myślach, Aleksander powiedział: za kilka dni koniec wakacji. I co dalej? Nic. Ty wracasz do Paryża, a ja via Paryż do Warszawy. Milczał, ale jego milczenie mnie nie urażało. To było przecież jedyne rozsądne rozwiązanie. Wolałbym, abyś nie wracała do Warszawy. Muszę. Nic na to nie odpowiedział. Wydawało mi się, że zasnął. Jego serce nie zmieniło rytmu. Biło z tym samym spokojem, co poprzednio. Odczuwałam wdzięczność dla tego młodego ciała obok. Oto dane mi było znaleźć się tak blisko niego, poczuć jego siłę i ciepło. Mój kochanek zaskakiwał mnie czasami. Sądziłam, że powinien zakochiwać się jak jemu podobni. Młodzi, długonocy, piękni. Na przykład powinien uganiać się z rakietą po korcie, jak to czyniła z powodzeniem amerykańska wnuczka pana Dymitra. To byłoby niemal jak wymóg. A jednak on wyłamał się ze swojej roli, pomimo przepisowej opalenizny, strzelistości sylwetki, pomimo jak najlepszych warunków okazało się, że nie gra w tenisa. – Jak to możliwe? – wykrzyknęła Mary Masha. – Nie będę skakał po korcie za piłką jak małpa – odpowiedział. – Mam ważniejsze rzeczy na głowie. Może to śmieszne, ale fakt, że Aleksander pogardzał czymś takim jak tenis, który był niemal manifestem młodości, dawał nam obojgu jakąś szansę. A może to tylko ja jej szukałam, wiedząc dobrze, że nie istnieje. Bo jak pogodzić moje życie z jego życiem, moje doświadczenie z jego doświadczeniem? Te wszystkie lata, które spędziliśmy osobno i bilans tych lat przecież nie mógł się zgadzać. Polubiłam te wieczorne wędrówki, więc kiedy oni ustawiali karciany stolik na tarasie, ja zabierałam się do drogi. Gdzie tak chodzisz po nocy, miła? Spytał mnie za którymś razem Aleksander. Śmiał się, ale w jego pytaniu krył się niepokój. Im bliżej było do wyjazdu, tym większe ogarniało nas napięcie. Byliśmy jak ptaki szykujące się do odlotu. Ale kres naszej wędrówki nie był jeszcze do końca znany. Paryż to przecież tylko przystanek, a potem ja do Warszawy, on do Moskwy. Tylko czym będzie moje życie bez niego? Nie pamiętałam już siebie z Warszawy, pamiętałam siebie z Paryża, jakbym przed nim nie istniała. Teraz będę musiała odtworzyć tamto życie, nadać mu ciągłość, która została przerwana w momencie wyjazdu. Orly, 3 po południu. Walizka robi się coraz cięższa. Dźwigam ją. Przenoszę z miejsca na miejsce. Kluczę, jakbym chciała zmylić
swoje ślady. A przecież nikt nie wie, że tu jestem i nikt mnie tutaj nie będzie szukał. Może uda mi się połączyć te pogubione nitki. Może potrafię być wreszcie na przykład babką. Moje wnuki wzrastały gdzieś z dala ode mnie. Nie śledziłam kolejnych etapów tak ważnych w życiu każdego dziecka. Pierwszy ząbek, pierwsze słowo, a potem nieporadne kroki. To wszystko dzieci Ewy miały już poza sobą, ale ja nie byłam tego świadkiem. I już nigdy tego nie nadrobię. Dlaczego dobrowolnie zrezygnowałam z roli, którą z radością przyjmują inne kobiety? Bo nigdy nie byłam taka jak one. Co prawda urodziłam dziecko, ale moje macierzyństwo uschło. Nie przyniosło mi radości, nie było przeze mnie wyczekiwane. Ani przez chwilę, przez te wszystkie lata nie pomyślałam, że mogłabym rodzić po raz drugi. Zresztą nie bardzo miałabym z kim mieć to dziecko, jak nie miałam z kim mieć Ewy. Była dzieckiem bez ojca. Nie myślałam o tym chłopaku, z którym poszłam do łóżka, że jest ojcem mojej córki. Jego nasienie znalazło się we mnie przez przypadek i przez przypadek doszło do narodzin. To był incydent. Rola została mi narzucona, musiałam przeżyć ciążę i poród, jak większość kobiet, ale to było jedyne moje z nimi podobieństwo. Moje macierzyństwo nie rozwinęło się w tę całą skomplikowaną filozofię, stało się problemem, z którym właściwie nie potrafiłam sobie poradzić. Może dlatego kolejne ciąże Ewy budziły we mnie niechęć, lęk. Może uważałam, że jak ja nie będzie umiała podołać macierzyństwu. Za każdym razem, kiedy widziałam ją w roli matki, zdumiewało mnie to zupełnie, jakby było w tym coś nieprzyzwoitego, jakbym podglądała własną córkę przez dziurkę od klucza, ale ona chyba potrafiła być dobrą matką. Z pewnością jej ulubieńcem był pierworodny syn Jasio, bardzo zresztą do niej podobny. Troszczyła się jednak też o inne dzieci, szczególnie o te młodsze. W najgorszej sytuacji był jej drugi synek Marek. Był pośrodku, a w dodatku miał mazgajowaty charakter. Z byle powodu zaczynał płakać. Zawsze szedł gdzieś na końcu, przystawał często, trzeba było na niego czekać. To samo przy stole. Inne dzieci były zupełnie już po deserze, a on jeszcze nie skończył zupy. To było takie dziecko trudne do kochania. I wydawało mi się, że Ewa je najmniej kocha, ale myliłam się bardzo. A może nie potrafiłam zrozumieć, że matka kocha wszystkie swoje dzieci tak samo. Nie miałam przecież porównania. Uczyłam się tego dopiero od swojej córki. Kiedyś wydawało mi się, że nie spostrzegła, zajęta rozmową, iż jej średni syn zostaje w tyle. A jednak przystanęła, nawet się nie oglądając, i czekała, aż do nas dołączy. Zupełnie jakby miała jakiś pozawzrokowy kontakt ze swoim marudnym dzieckiem. To było dla mnie takim zaskoczeniem. To życie rodzinne mojej córki. Tak odmienne było przecież nasze życie, jej i moje. Więc skąd ona wiedziała, jak należy postępować w różnych zaskakujących sytuacjach? Ja przecież nie wiedziałam. Krzątała się po kuchni z uczepionym niemowlęciem. Nosiła je zwykle na biodrze, lekko przegięta w drugą stronę. Otwierała szafki, zamykała, przesuwała garnki, wyjmowała patelnię, potem szła do pokoju najstarszego syna sprawdzić, czy odrabia lekcje. Wszystko to z niemowlęciem u boku. W czasie jednej z moich rzadkich wizyt, siedząc przy stole, patrzyłam na nią i to uczucie pustki jeszcze się we mnie powiększyło. Poczekaj chwilę, mamo, powiedziała. Wystawię wózek na taras i położę małą spać. Będziemy mogły sobie porozmawiać. Wydawało mi się, że te wszystkie problemy już mnie nie dotyczą, że odeszły na zawsze wraz z młodością, ale właśnie tam, na Majorce, w czasie swoich wieczornych wędrówek nad ciemnym morzem, uświadomiłam sobie, że tęsknię za macierzyństwem. Nie dlatego, że nie zostało spełnione i zamiast kilkorga dzieci mam jedyną córkę,
To była tęsknota za macierzyństwem w obrębie własnego ciała. To ono ją we mnie budziło. Przestał mu wystarczać sam akt fizycznej miłości. Chciało teraz czegoś więcej. Domagało się aktu zapłodnienia. Początkowo była to nieśmiała myśl, która stawała się coraz bardziej natarczywa. Poczucie wspólnoty z drugim ciałem, rozkosz, której dzięki niemu doświadczałam, zdawała się już nie wystarczać. Pierwsze odkrycie, to, że dół brzucha spełnia tak ważną rolę, pociągnęło za sobą drugie. Tam właśnie może się zagnieździć nasienie, z którego zacznie się rozwijać nowe życie. Zapragnęłam tego nagle, w sposób tak dramatyczny, że mnie przeraziło. Chciałam od nowa poznać uczucie, którego nie zapamiętałam. Uczucie kiełkowania, rozwoju, pęcznienia, kiedy się czuje ciężar dziecka, a potem jego ruchy. Te moje pragnienia były tak nieoczekiwane, że oprócz konsternacji odczuwałam narastający lęk. Coś się wymyka spod mojej kontroli, może to doprowadzić do katastrofy. Pretensja do własnego łona, że nie jest już zdolne do noszenia płodu, stawała się jednocześnie pretensją do miłości. Skoro udało mi się ją nadrobić, dlaczego nie było to możliwe z macierzyństwem? Odbierałam to nagle jako rodzaj kalectwa, o którym dowiadywałam się dopiero teraz. A może podświadomie czułam tak zawsze? Może mając o sobie nie wiem jakie wyobrażenie, w gruncie rzeczy byłam tylko samicą, która do tej pory nie miała warunków do rozrodu, ale kiedy tylko pojawił się samiec, może mój żal do Ewy o te rodzące się dzieci wynikał z czegoś zupełnie innego niż sądziłam. Nie chodziło wcale o to, że zaprzepaszcza swoją przyszłość, ale o zwyczajną kobiecą zazdrość. Czy to możliwe, żebym nie umiała nazywać swoich uczuć? Czyżbym do tego stopnia była upośledzona? I kogo za to winić? Matkę, która była właściwie nieobecna w moim dzieciństwie? Dziadka? On mnie przecież uczył pogardy dla uczuć i okazałam się pojętną uczennicą. Ohli za 10:15 po południu. Dobiega mnie strzęp rozmowy dwóch młodych kobiet, chyba młodych. Wskazuje na to charakter ich zwierzeń. Byłaś z nim w łóżku? Byłam, odpowiada jej w myślach. Byłam, chociaż już przestałam w to wierzyć. Nie wierzyli w to chyba także ci, co mnie znali. Mój uniwersytecki kolega przy jakiejś okazji powiedział niby to żartem: wyglądasz na kobietę, która ma zaciśnięte uda. Raczej mam zaciśnięte serce, jeśli potrafisz to zrozumieć, odpowiedziałam wtedy. W przeddzień naszego wyjazdu pan Dymitr ze swoją amerykańską wnuczką urządzili garden party. Ustawiona na tarasie barbecue, Mary Misha, opasana fartuszkiem, obracała płaty czerwonego mięsa długim szpikulcem. Dymiło, wydając wspaniały aromat, obok zawinięte w sreberko piekły się kartofle. Amerykanie dogadzają tak sobie co tydzień, powiedział z nutą ironii Aleksander. I cóż z tego, odrzekła zaczepnie Mary Misha. Lepsze to niż pół litra z koleżkami pod płotem. I któż to taki pod tym płotem? Spytał już całkiem wrogo Aleksander. Twoi rodacy, Sasza. A twoi nie, Maszeńka? Ja jestem Amerykanką. Zanosiło się na awanturę, ale na szczęście pojawili się nowi goście, sąsiedzi z tej ulicy. Zrobiło się gwarno, goście wznosili toasty, trącając się kieliszkami, dyskutowali, a raczej przekrzykiwali się nawzajem. Z każdą minutą ogrodowe przyjęcie nabierało temperatury. Jedna z pań, ubrana w elegancką czarną suknię, poczęła nucić znaną rosyjską ludową melodię, inni to podchwycili. Pan Dymitr przyniósł harmonię, oparł ją na kolanie i począł im akompaniować. Goście tworzyli teraz zgodny chór, śpiewali na głosy. Jak widzisz, Rosja jest wieczna, Aleksander uśmiechnął się.
Nie da się jej wyrzucić z duszy. Być może miał rację, bo nawet tak bardzo amerykańska Mary Masha ujęła się nagle pod boki i wyśpiewywała czastuszki. Poczułam się wśród nich obco, odeszłam na bok z kieliszkiem wina. Po chwili przyłączył się do mnie George Muski. Obserwowaliśmy chwilę Aleksandra, który wykonywał skomplikowany taniec. Kucał, wyrzucając to jedną, to drugą nogę przed siebie, w dodatku poklepując się przy tym po łydkach. To się chyba nazywało kozaczok. Jak na ten wieczór jest pan za mało rosyjski, powiedziałam, bo nie piję i się nie wydzieram. Nie cieszy się pan życiem. W tym sensie nie jestem rosyjski ani trochę. Pomyślałam, że bardzo lubię tego małomównego człowieka. Zrobiło mi się żal, że go już więcej nie zobaczę. To było bardziej niż pewne, że nasze drogi rozchodzą się na zawsze. Wkrótce przyłączył się do nas Aleksander. Był lekko zadyszany po niedawnych podskokach. – Cóż wy się tak izolujecie? – Bo my nie dansiory, Sasza – roześmiał się jego przyjaciel. Kiedy Aleksander się oddalił, Muski spytał, o czym się teraz mówi w polskich kabaretach. – Nie było mnie tam prawie rok. – A jak pani wyjeżdżała? – Chodzi panu o dowcipy antyrosyjskie? – Właśnie tak. Zapamiętałam jeden. Kto teraz rządzi Rosją? Odpowiedź? 1,5 człowieka. Lenin wiecznie żywy i ledwo żywy Jelcyn. Muski roześmiał się. Polacy są naprawdę dowcipnym narodem. Nie umiemy się tylko śmiać z samych siebie. Spojrzał na mnie uważnie. Sądzi pani, że to wada? Tak sądzę. Powrót do Paryża przebiegał bez żadnych wstrząsów. Pan Dymitr odwiózł nas do Palmy, samolot wystartował o czasie i o czasie wylądował tutaj na Orly. Wzięliśmy taksówkę, która nas zawiozła do hotelu. Aleksander wniósł moją walizkę i postawił pod drzwiami. Przebierz się i pójdziemy coś zjeść, powiedział, znikając w swoim pokoju. Otworzyłam drzwi i znalazłam się w hotelowym wnętrzu. Usiadłam na łóżku, jak wtedy, kiedy tu weszłam po raz pierwszy. Ale z tamtą kobietą miałam już tak mało wspólnego. Jak teraz do niej wrócić? Jak siebie przekonać, że ona i ja to ta sama osoba? Warszawskie mieszkanie było w tej chwili czymś tak mało realnym, jak zatopiona na wielkim oceanie wyspa. Więc co dalej? Nie mogłam ani zostać tutaj, ani tam wrócić. Nie mogłam uznać ani siebie tamtej, ani siebie obecnej. Obie byłyśmy nie do przyjęcia. Więc jakie było wyjście? A śmierć? Przecież istnieje jeszcze śmierć. Ta myśl była jak nagłe olśnienie. Dlaczego wcześniej na to nie wpadłam? Czułabym się o wiele pewniej w swoim nowym wcieleniu. Aleksander zastał mnie w tej samej pozycji, siedzącą na łóżku. Nierozpakowana walizka stała pośrodku pokoju. On w tym czasie zdążył wziąć prysznic i zmienić ubranie. Miał na sobie cienką sportową bluzę i dżinsy. – Co z tobą? – spytał. – Co mu mogłam odpowiedzieć? Że postanowiłam wycofać się z jego życia, a nawet wycofać się z życia w ogóle? On by tego nie zrozumiał. Tak obca musiałaby wydawać się mu moja decyzja, raczej myśl. Bo to była myśl, do której realizacji nie byłam jeszcze gotowa, ale moje rozdykotane nerwy pod jego wpływem się uspokajały. Teraz i ja weszłam pod prysznic, a potem włożyłam swoją ulubioną sukienkę w secesyjne kwiaty. Wyszliśmy do miasta, było duszno. Nagrzane słońcem mury potęgowały jeszcze upał. Miałam wrażenie, że zamiast powietrza otacza mnie gęsta zawiesina i że ciężko mi w niej oddychać. Ale mimo to cieszyłam się, że znów tu jestem. Zupełnie jakbym powróciła do domu. Hotelowy pokój wydawał się domem o wiele bardziej niż mieszkanie w bloku, w którym spędziłam większość swojego życia. Szliśmy obok siebie, trzymając się za ręce. Było zbyt gorąco, aby się obejmować. Paryż latem to nie jest to samo miejsce, co wiosną czy jesienią. Na ulicach spotyka się zupełnie innych ludzi, najczęściej turystów.
jak to Aleksander określił, siada atmosfera. Czuliśmy to oboje, chociaż żadne z nas nic nie mówiło. Zrobiliśmy tego popołudnia, Bóg wie ile kilometrów. Przemierzyliśmy bulwar nad Sekwaną, wzdłuż i wszerz, zatrzymując się przy stoiskach bukinistów i przeglądając starodruki. Aleksander trafił na bardzo stare wydanie Orlanda Szalonego i kupił je, specjalnie się nie targując. Było dosyć drogie. Jeżeli jedno z nas coś dla siebie znalazło i poczynało wertować książkę, co mogło trwać dobre kilka kwadransów, drugie czekało cierpliwie obok. To było naprawdę cudowne, ten brak zniecierpliwienia. Umieliśmy na siebie czekać, umieliśmy ze sobą rozmawiać i umieliśmy milczeć. Pod tym względem dobraliśmy się jak mało kto. Jeden mul książkowy spotkał drugiego książkowego mula, śmiał się Aleksander. Jeżeli chodzi o mnie, było to nawet dobre określenie, ale on... On nie ślęczał nad notatkami tak jak ja, nie przesiadywał godzinami w bibliotekach. Pracował dla niego cały zespół researcherów, których zatrudniał jego francuski wydawca. Kiedy Aleksander potrzebował jakichś informacji, pytał o nie swój komputer. Przynajmniej mam czas zerknąć przez okno, czy świeci słońce, powiedział. Nie sądzę, aby... Tak się poszczęściło mojemu profesorowi. Na wszelki wypadek zawsze miał przy sobie parasol, albo my go za nim nosiliśmy. Pod wieczór dotarliśmy do naszej restauracyjki na Montmartre, zmęczeni i głodni. Jakże smakowało mi wszystko, co Aleksander zamówił, półmisek zimnych mięs i do tego wino. Było cierpkie. – Masz jeszcze siłę przejść się kawałek? – spytał. – Jak daleko? – Dwie ulice stąd. Czułam, jak paski sandałów boleśnie wpijają mi się w stopy. Z trudem poruszałam palcami. Czy to konieczne? Raczej tak, więc zgoda. Mniej więcej po 20-minutowej wędrówce nogi mnie jakoś źle niosły. Aleksander pokazał mi odrapaną kamieniczkę, jakby wciśniętą pomiędzy inne. Miała spadzisty dach z czerwonej dachówki, a w nim dwie lukarny. Widzisz to okienko w dachu po prawej stronie? Widzę. To nasze okno. Spojrzałam na niego zaskoczona. Jak to nasze? Uśmiechnął się tajemniczo. Wynająłem dla nas mieszkanie. I nagle wszystko wydało się takie proste. Po co się tak dręczyłam? Skoro się kochamy, dlaczego nie mielibyśmy razem mieszkać? Zdaliśmy przecież ten najtrudniejszy egzamin w naszym związku. To gnieżdżenie się w hotelowym pokoju, spanie w niewygodnym łóżku, wpadanie na siebie co krok, a mimo to żadne z nas nie narzekało. Jeżeli ja albo on musieliśmy wyjść, zawsze padało pytanie, kiedy wrócisz? Wchodziłam po wąskich, obskurnych schodach z uczuciem, że są najpiękniejsze na świecie. Prowadziły przecież do naszego domu. Zasapałam się nieco, bo to było czwarte piętro. Aleksander otworzył drzwi kluczem i przepuścił mnie przed sobą. Znalazłam się w ciasnym przedpokoju, wyklejonym brązową tapetą we wzorki. Wchodziło się z niego do kuchni i do pokoju połączonego drzwiami z drugim. Znacznie mniejszym, w którym stał tylko szeroki tapczan i nocna szafka. Kolejne drzwi prowadziły do łazienki. Był tam prysznic, klozet i umywalka. Mieszkanie długo musiało stać puste. Utrzymywał się w nim zapach kurzu i, co tu mówić, zestarzałego brudu. Dramatycznie domagało się remontu. Podeszłam do okna i otworzyłam je na oścież. Poczułam na twarzy przyjemny powiew. – No jak? – spytał Aleksander. Miał bardzo niepewną minę. – Widok przepiękny. – Prawda? – ucieszył się jak dziecko. Zbliżył się i objął mnie ramieniem. Patrzyliśmy na morze świateł dookoła. – Posprząta się tutaj, zobaczysz, wszystko będzie lśniło – powiedział. Pokręciłam głową. – Chyba trzeba będzie zmienić tapety. – To się zmieni.
odrzekł szybko. I nagle pochwycił mnie na ręce i zaniósł do drugiego pokoju. Tam rzucił mnie na tapczan. Kurz zakręcił mi się w nosie. Aleksander położył się obok. Mieliśmy przed oczami szary sufit i nagą, upstrzoną przez muchy żarówkę. Tyle godzin chodziliśmy po mieście. Dlaczego nie przyprowadziłeś mnie tutaj od razu? Bałem się. Czego? Że nie zechcesz ze mną zostać. Ciągle mówiłaś nie. Więc postanowiłeś mnie najpierw zmęczyć wędrówką przez Paryż? Coś w tym jest. Położyłam dłoń na jego czole. Podjąłeś decyzję za nas oboje. I niech tak będzie. Powiedziałam wolno. Delikatnie przesunął moją dłoń ze swojego czoła na oczy. Czułam pod palcami jego powieki, lekko drgały. Gdybyś odeszła, już zawsze byłbym sam. Do hotelu wróciliśmy taksówką. Było za gorąco, abyśmy mogli spać razem. Poszłam więc do swojego pokoju. Jakoś nie chciałam zająć łóżka, na którym przedtem spała Nadia. To było to łóżko, które stało pod moją ścianą. Zabierz Orlanda, powiedział, gdy byłam już przy drzwiach. Przecież to twój Orland. Kupiłem go dla ciebie. Uczucie nagłego skurczu w okolicy serca. Lęk, że to nie może tak trwać. Jego dobroć, jego myślenie o mnie, o tym, by sprawić mi przyjemność i najważniejsze, jego decyzja wzięcia odpowiedzialności za moje życie. W pokoju brakowało klimatyzacji, było więc tak samo duszno jak na dworze. Koszula nocna przygnęła mi do ciała, miałam wilgotne włosy. Odrosły, opadały mi już na kark. Aleksander zwrócił mi na to uwagę, powiedział, że to żadna długość. Powinnam coś z nimi zrobić, ale bałam się, że nożyczki fryzjera ujawnią coś takiego w mojej twarzy, co do tej pory nie rzucało się w oczy, że ujawnią starość. Byłam przecież stale niepewna. Każdy kolejny dzień mógł przynieść zmiany, o których nie wiedziałam. Wbiło mi się w pamięć czyjeś powiedzenie: postarzała się w ciągu jednego dnia. Teraz obawiałam się tego bardziej niż śmierci. Teraz, kiedy zdecydowałam się na młodość, na miłość, na związek z mężczyzną, a na śmierć, mogłam sobie pozwolić. Pozwoliła sobie na nią moja matka. Wtedy byłam przekonana, że umarła z miłości i że miłość jest czymś takim, na co się umiera. Była taka spokojna, leżała ze skrzyżowanymi rękami, przywiązanymi różańcem, drewniany krzyżyk z miniaturowym ołowianym Jezusem, rozpiętym jak ona wtedy w oknie werandy. Zsunął się z jej palców i zawisł w powietrzu między złożonymi rękami a łonem, które 14 lat wcześniej wydało mnie na świat. Czy myślałam wtedy, że ja też mogę umrzeć z miłości? Nie pamiętam. Ale pomyślałam tak dzisiaj rano, siedząc na łóżku w hotelowym pokoju. Tylko, że ona nie wybierała śmierci. I ja chyba też nie umiałabym jej wybrać. Przecież nawet decyzja o skróceniu włosów wydawała się ponad moje siły. Cóż więc mówić o decyzji skrócenia sobie życia? To jedynie taka melodramatyczna wersja, na którą zabrakłoby mi odwagi. Więc nie mogę się czuć bezpieczna. Pozostaje mi tylko gra z czasem, gra z własnym ciałem. Czy potrafię zagrać z nim o młodość? Chociaż czarne scenariusze profesora Mulanda jakoś się nie sprawdzały. Majorka dobrze mi zrobiła, poczułam się silniejsza fizycznie. Moje wieczorne wędrówki, to wspinanie się pod górę przychodziło mi bez wysiłku, a przecież przed wyjazdem miałam trudności z wejściem na piętro. Nawet raz zemdlałam na schodach. Więc może Rem to był incydent, który się już nie powtórzy. Moja zgoda na zamieszkanie z Aleksandrem w dużej mierze opierała się na tym może.
Ohli dochodzi 4 po południu. Barmanka pochyla się nade mną, ma zatroskaną twarz. Może pani coś podać? Pyta. Więc jest aż tak źle, że widzą to inni. Jest źle, bardzo źle. Bo znowu nie panuję nad swoim ciałem, które zwyczajnie chce się stąd oddalić. Chcę wracać. Potrzebuję bliskości tamtego drugiego człowieka, niemal tego żąda. Jestem przerażona, bo wydaje mi się, że tracę kontrolę nad sytuacją, a moje zbuntowane ciało unosi mnie stąd. Wsiadamy do taksówki, potem wysiadamy, schody, drzwi, które on otwiera. Napije się pani kawy? W milczeniu kiwam potakująco głową. Kiedy w pokoju Aleksandra zastałam Georgesa Muskiego, pomyślałam, że jego jednak niczego nie da się przewidzieć. Tydzień temu żegnałam go na Majorce na zawsze, a oto stał teraz przede mną, uśmiechając się przyjaźnie. Poznaj naszego gospodarza i dobroczyńcę, powiedział Aleksander. Okazało się, że mieszkanie, do którego mieliśmy się wprowadzić, należało do niego. Wynajął je nam za symbolicznego franka, a w dodatku zobowiązał się pomóc w remoncie. Na stole leżała lista koniecznych zakupów. Rzuciłam na nią okiem. Uwzględniono w niej oprócz nowego piecyka w łazience także tapety, wykładzinę podłogową, a nawet miskę klozetową i umywalkę. Sami chcecie to wszystko wymieniać? Spytałam lekko zdumiona. Nie takie mieliśmy już przed sobą zadania, odpowiedział Aleksander. Byłam dość sceptycznie nastawiona do tego pomysłu, ale oni obaj nie mieli żadnych wątpliwości, że sobie poradzą. Bylebym tylko im nie przeszkadzała. Więc nie przeszkadzałam. Aleksander znikał na cały dzień, wracał często w nocy i walił się spać. Nie pytałam, jak im idzie. Wolałam nie pytać. Pozostawiona sama sobie, przeżywałam wzloty i upadki. Pełna optymizmu, planów na przyszłość, nagle popadałam w zwątpienie. Wydawało mi się, że decyzja, którą podjęliśmy, jest szaleństwem. Że powinnam spakować walizkę i natychmiast wyjechać. Ale na to było już za późno. Prace remontowe trwały. Tęskniłam za Aleksandrem, za jego fizyczną bliskością, do której przywykłam przez te miesiące. Wiedząc, że jego nieobecność jest w pełni usprawiedliwiona, odczuwałam osamotnienie. On wracał tak zmęczony, że nawet nie mogliśmy porozmawiać. Kiedy go o coś pytałam, odpowiadał: jutro, miła. A ja miałam do załatwienia kilka trudnych spraw już dzisiaj. Nie mogły czekać. Tyle tylko, że musiałam uporać się z nimi sama i jego obecność do niczego nie była tutaj potrzebna. Sprawa pierwsza, Ewa. Jak jej o tym wszystkim powiedzieć? Już raz odwołałam swój przyjazd. Teraz miałam to zrobić po raz drugi. Ale jak wyznać, że na Majorkę nie wyjechałam z tymi Rosjanami, tylko z mężczyzną? Że ten mężczyzna jest mniej więcej w jej wieku, a więc na dobrą sprawę mógłby być moim synem. Dla Ewy jakikolwiek mój stały związek byłby dużym zaskoczeniem, co więc mówić o związku z Aleksandrem. Mogło to budzić zdziwienie nawet ludzi obcych, nie znających tak dobrze mojego życia jak ona. I jak jej to zakomunikować przez telefon? To z pewnością nie była wiadomość na telefon. Ewa w każdej chwili mogła mi przerwać pytaniem: ile on ma lat? Więc list. Ale jak napisać list, że on jest ode mnie o 20 lat młodszy? Takie wyznanie na papierze brzmiałoby szczególnie okrutnie, więc może pominąć tę sprawę, może napisać jedynie, że jest mężczyzna, z którym postanowiłam zamieszkać i nie ujawniać niczego więcej. Tylko jak długo? Przecież ona zasypie mnie pytaniami i będę musiała na nie odpowiedzieć. No tak, ale dopiero później. Ten późniejszy termin to już było coś, czego nie mogłam się uczepić. List. List z pewnością byłby lepszy. Tyle, że nie byłam w stanie go napisać. Siedziałam nad pustą kartką, uświadamiając sobie z niejakim zdumieniem, że ma to być mój pierwszy list do własnej córki i że nie wiem, jaki dać nagłówek.
Kochana Ewo, droga Ewo, czy może tylko Ewo? Nie pisałam do niej listów, bo nigdy nie wyjeżdżałam na dłużej. Moje kilkudniowe podróże na sympozja naukowe nie wymagały od nas korespondencji. Rozłąka była zbyt krótka. Zresztą stąd też do niej nie pisałam. Rozmawiałyśmy przez telefon. To swoją drogą ciekawe. Czy istnieje na świecie druga taka matka, która mając dorosłą córkę, nie napisała do niej ani jednego listu? Teraz musiałam to nadrobić, ale miałam z tym okropne trudności. Nawet jeśli udało mi się wydusić kilka zdań, niszczyłam papier z uczuciem niezadowolenia z siebie. Nie byłam pewna jej reakcji, jak ona się do tego odniesie. Może wydam jej się śmieszna? Przyszła mi do głowy myśl, aby najpierw podzielić się tą nowiną z kimś innym i zobaczyć, jak zareaguje, czy poczuje się zbulwersowany. Jaki wyraz twarzy będzie miała osoba, której powiem o swojej decyzji zamieszkania z mężczyzną o tyle ode mnie młodszym? Powinnam wybrać kogoś, kto jest do mnie przychylnie nastawiony, a jednocześnie nie orientuje się w mojej sytuacji. Katia więc odpada. Sama pozostawała w mało konwencjonalnym związku, więc powinna przyklasnąć podobnemu związkowi. Nie, Katia to nie był obiektywny świadek. Pomyślałam, świadek, a przecież poszukiwałam kogoś, kto by mnie osądził. Na myśl przyszła mi Edith Mouyal. Zatelefonowałam do niej, proponując spotkanie, ale ona natychmiast zaprosiła mnie do siebie, o niczym innym nie chcąc słyszeć. Czekam z kolacją, oświadczyła surowo. No tak, skoro kolacja, to nie będziemy same. W najlepszym razie będzie z nami jej mąż. Nie miałam nic przeciw niemu, lubiłam go. Wiele mu zresztą zawdzięczałam, ale jego obecność uniemożliwiłaby nam szczerą rozmowę. O ile bym się na nią zdobyła, bo przecież moje wyznanie musiałoby okazać się dla niej czymś zaskakującym. Byłyśmy w jednym wieku, ale ona mogła się wydawać starsza. Może to sprawa sposobu ubierania się? Wszystko, co nosiła, było w najlepszym guście, ale był to styl starszej pani. A ja z moją krótką fryzurą, z moimi byle jakimi spódnicami i bluzkami... Jej życie przebiegało bez niespodzianek, w dobrobycie i poczuciu bezpieczeństwa. Ceniona na uczelni, kochana przez męża i dorosłe już dzieci, mogła mieć poczucie, że żyje w zgodzie ze sobą i światem. A ja nie osiągnęłam ani jednego, ani drugiego. A mimo to jakoś wcale jej nie zazdrościłam. To znaczy, zazdrościłam jej o wiele mniej niż za pierwszą wizytą. Wtedy weszłam do jej uporządkowanego domu i jej uporządkowanego życia jako osoba mocno rozchwiana wewnętrznie. Byłam kobietą samotną, której niezbyt się układały stosunki z córką, a kariera zawodowa nie przebiegała tak, bym mogła odczuwać z tego powodu satysfakcję. A teraz? Teraz też byłam rozchwiana wewnętrznie. Może nawet bardziej teraz niż wtedy, ale byłam kobietą zakochaną. Nie sądzę, aby para siedząca ze mną przy stole mogła jeszcze przeżywać takie upojenie miłością, seksem, bliskością drugiego człowieka. Byli razem już tyle lat. Wcale nie jest pewne, czy chodzili jeszcze ze sobą do łóżka. Nie wydawało się prawdopodobne, aby miała kochanka, ale on, kto wie, być może ją zdradzał, a ona o tym wiedziała, udając jedynie, że nie wie. Zrobiło mi się nagle wstyd, że tak o nich myślę. Przecież oboje okazali mi tyle życzliwości, kiedy byłam chora. Profesor, jakby czytając w moich myślach, spytał z uśmiechem. A czy pamięta pani, jak dbać o swoje zdrowie? Nie wiedziałam, co odpowiedzieć, bo nie pamiętałam o tym ani trochę. Nie wykupiłam nawet lekarstw, które mi przepisał. Sądziłam, iż będę miała na to czas w Warszawie. Czuję się całkiem dobrze, odrzekłam wreszcie. Cieszę się. Wstał od stołu, pozostawiając nas same. Edith zaproponowała kawę w saloniku obok. Było tam przytulnie, przyćmione światło stwarzało nastrój intymności. Być może pozostanę w Paryżu na dłużej.
Ach tak, żywo zareagowała. Przedłużyli pani kontrakt? Pokręciłam głową. Zmieniły się moje plany osobiste. Nic więcej na ten temat nie powiedziałam. Powstrzymywał mnie jej uprzejmy uśmiech. Obawiałam się, że kiedy wyjawię prawdę, jej uśmiech stanie się zakłopotany. Nie mogło być inaczej. Mój związek z Aleksandrem komuś z zewnątrz musiał wydawać się niezrozumiały. Najgorsze było to, że kimś z zewnątrz była także moja córka. Do tej pory ja oceniałam jej życiowe wybory. Teraz miała tego dokonać ona. I to mnie przerażało. Z czego będziecie żyć? Zadałam jej kiedyś pytanie. Teraz ona mogła zadać je mnie. Decydując się na pozostanie w Paryżu, nie sprawdziłam nawet, jakie mam szanse na pracę. Sorbona raczej nie wchodziła w grę. Mój roczny kontrakt wygasł i nie zaproponowano mi jego przedłużenia. Wiedziałam, że na innych uczelniach, na wydziałach slawistyki, potrzebują filologów do nauczania języka, jednak jeden z moich asystentów prowadził takie zajęcia, ale to przecież nie dla mnie. Nie mogłam stanąć przy tablicy i tłumaczyć studentom, że to jest samogłoska A, a to spółgłoska B. W moim wieku nie wolno tracić czasu na takie zajęcia. Tylko co innego mogłabym tutaj robić? Nawet jeśli wynajdę temat pracy naukowej wymagający mojego pobytu w Paryżu, z czego będę żyła? Nie mogę pozwolić, aby Aleksander mnie utrzymywał. Nie mówiliśmy o tym, ale on też mógł mieć kłopoty podobnej natury. We wrześniu ukaże się we Francji jego książka, ale nie należy liczyć, że przyniesie duże pieniądze. I co dalej? Francuski wydawca nie będzie już opłacał pobytu Aleksandra w Paryżu. Możemy się znaleźć w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Mieszkanie będziemy mieli niemal za darmo, jednakże trzeba przecież coś jeść, kupować ubranie, bilety. Myślałam o tym, czekając na przystanku metra, kiedy weszłam na górę. Aleksander już tam był. Siedząc w szlafroku przy stole, przeglądał gazety. Wyszedł właśnie spod prysznica i wilgotne włosy poskręcały mu się w pierścionki. Wyglądał teraz tak młodo. – Gdzie byłaś? – spytał. – U Mujandów. – I co u nich? – Nie wiedzą, w co się oboje wdaliśmy. Głos mi się załamał. Nie byłam w stanie powiedzieć nic więcej. – A w co się wdaliśmy, miła? – spytał ze spokojem. Czy ty nie rozumiesz, że popełniamy szaleństwo? Z czego będziemy żyli na przykład? Patrzył na mnie długą chwilę bez słowa. Doznałam uczucia nagłego lęku, że przyzna mi rację, a co za tym idzie, odwoła wszystkie związane z naszą przyszłością plany. Z czego będziemy żyli, to mój kłopot, nie twój, powiedział wolno. A więc to była prawda.